Siemaneczko, witam serdecznie, jestem Bartul, to jest piąty materiał z Guns Up. Tutaj mamy historię obrony, raz zwyciężyłem, widzę. Możemy sobie ten filmik obejrzeć. Patrzcie, jakie nagrody otrzymałem. O kurde. Porażka, porażka. Dobra, wyświetl to. Ja jestem ciekawy, jak tutaj się broniłem. Dwie minuty walka trwa. Dobra, poświęcimy te dwie minuty. Zobaczymy. Szkoda, że tego nie można przyspieszać, wiecie. Zrzut zaopatrzenia. A, ja mam tutaj tych. Elitarne oddziały. Snajperzy robią swoje, wiecie? A, ktoś atakował tylko jednym typem jednostek. To też jest chyba błąd. Snajperzy niestety zginęli. Ładnie, ładnie. Gość nawet mnie kuźwa do bazy nawet nie doszedł. Jaki ćwok. Ale słabiak. Tak się chyba dziecko grało. Dobra, pozostałych materiałów wideo nie będziemy oglądać z porażek. Teraz tak, misje. Tu mamy nowe misje, bo mamy nowy dzień. To na razie zostaje. Magazyn. A, trzeci dzień. Dobra, odbierzmy jedną nagrodę. Zdeterminowany. Jakiś achievement nam wpadł. Czekajcie, bo ja muszę to otworzyć. Dobra, przyda się. Tu przydałoby się ten mur ulepszyć. Kuźwa, jakie drogie to. Ale ulepszmy. Przeciwnik też może to niszczyć, rzeczywiście. To nie jest tak, że musi tędy iść, ale no, musi by tutaj dać atak na to. Weź sprawdźmy, czy jeszcze możemy jakieś mury stawiać. Możemy. Weźmy, postawmy to tutaj. Niech będzie. Ulepszmy to raz, chociaż. Dobra. 2000, znaczy 224, przepraszam. Za każdy ten otrzymujemy. Za każdy ten otrzymujemy. Weźmy to, może tu postawmy. Będą nasi tutaj stać i napierdzielać. 227 mamy punktów. Dobra, na razie nic nie będziemy ulepszać w tym momencie. Atakujmy gracza.
Dobra, dobra, dobra. Atakujmy tych na pierwszym poziomie. Czy to dobra, tutaj nawet nie będę nic brał. Zastanawiam się, czy tego inżyniera odblokowywać. On kosztuje 60 tysięcy amunicji. Strasznie dużo. Dobra. O, nawet. Chociaż tutaj dwóch. Dwóch przetrwało, niestety. Ale ktoś ma tylko dwie wieżyczki. Masakra, dwie wieżyczki ktoś ma tylko. O, 5 sztuk tych sztabek złota przydadzą się na pewno. Tak sobie pomyślałem, że nagramy chyba z 10 odcinków, nie więcej raczej z tej gry. Są inne gry, też trzeba nie nagrać. No ale dobra. Zasięg, regeneracja zdrowia. Dobra, to na razie zostawmy w spokoju. No trzeba po prostu atakować, jeszcze raz atakować. Zdobywamy karty, zdobywamy amunicję. Także to wszystko jest potrzebne. Przydałby się snajper z daleka, by napierdzielał. Uważam, że to chyba super pomysł. Dobra, teraz może zaatakujemy kogoś na drugim poziomie, żeby sobie utrudnić. Tym bardziej, że jeszcze więcej, nie wiem, czy się coś więcej nie zdobywa. Tylko wiecie co, ja sobie zobaczę tutaj przeciwnika, a chyba nie mogę zobaczyć. Dobra, mniejsza z tym, atakujemy. Dobra. Tutaj jakaś armia jest mała. Ale raczej. O, czekajcie, tu sobie wrócimy bombkę. O, zapaliło się kilku.
Teł nie wygram teraz, to będzie ciężko. Ajajajajajajajaj. Cichutko, cichutko. Ajajajajaj, nie damy rady tutaj przejść. O, teraz ucięłem tylko wszystkich weteranów. Cholerka. Zaraz idź. Zuśka, nie mecz, idź spać. O, niestety po dupie dostałem. Co ja sobie tutaj zmienię jeszcze? A nie możemy zmienić. To trzeba kupić te. Dobra. Dobra, spróbujmy tego drugiego gościa zaatakować. Wiecie co, zburzmy ten to drzewko. Wróć do centrum. To była porażka, to może tutaj zwyciężymy. A, gość ma 11 kuźwa poziom. To się kuźwa nie ma co dziwić. Ja mam kuźwa 9. Dobra, to. Chyba atakujemy go jakiegoś słabszego typa. Nawet nie zwrócił uwagi, że tam na górze jeszcze są. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. No, to mi się przyda na pewno. Fajna nagra na 5000 waluty. Nawet bez kart ataku, kurde, wygrywamy bez problemu.
Nie wiem, czy to jest sens bombardować, czy nie. No, nie najlepiej to siadło, niestety. O kurde. O kurde. Jakiś dobry typek, cholera, co to jest. Cholera. Znowu przegrałem. Ajajajajajajajaj. Miałem kuźwa waluty, żeby atakować. Nędza straszna. Sześćdziesiąt pięć. Aj, bez szans. Cholera. Mam jeszcze 2:40 czasu. No niestety przegrałem. Nie mam czym atakować. Musiałem kurde wziąć sobie tą walutę. Gdzie oni tam kuźwa idą na górę? No ja pierdziu. Dobra, poddaję się. Nie wiem, czy za poddanie się czasem nie otrzymuje jeszcze większych batów, w sensie tych nieśmiertelników, czy więcej nie tracimy. No tutaj trzeba kuźwa inaczej trochę to zrobić. Wziąć skrzynię z tymi. O, jest coraz większy poziom trudności. Porażka, a tak, jeszcze raz. Wyglądamy sobie teraz tutaj, o. 3000 sztuk amunicji.
Nie wiem, czy ten healer jest dobrym pomysłem. Teraz wygrałem. Spadochroniarze mi pomogli. Oho, przygotuj bazę, czekajcie, to sobie ulepszymy może co nieco, co? O kurde, 25 tysięcy to kosztuje. Dobra. Trochę stracimy mamony, ale... się nie opłaca chyba tego. Obrona. Trzymajcie kciuki. Mamy miny, 3 sztuki, dobra. O matko, jaka armia idzie. No, to cholera nie było warto. Ale mam jeszcze jedno, dobra. Jakiś nowy typ przeciwnika atakuje mnie. Aba, zwyciężyłem. Kurde, aż 10 tysięcy amunicji zdobyłem za obronę. Wiecie, co innego jak się jest przy komputerze i przy grze, a co innego jak ktoś atakuje bez, wiecie, bez nas. Dobra. Idziemy na wojnę. Powiem wam, że trochę żałuję, żeśmy kurczę wzięli aż 3000 sztuk amunicji. Ma takiego łatwego przeciwnika. Trochę straciłem przecież, no ale dobra, never mind. Trzeba to zostawić na jakąś późniejszą rozgrywkę.
Jest zasób i skrzynia. Kurczę, złota skrzynia. 5 razy wygraj ataki. Waluta 5000. Bitwa dodatkowa. Kurczę, myślałem, że zdobyłem 10 poziom. Ale chyba nam brakuje. No, brakuje nam. O, lepszę sobie ten bunkier. Za 25 tysięcy. Niech stracę. Jeszcze jeden wypad. A czekajcie, bo my mamy tutaj w tym. W ekwipunku mamy skrzynię, która wymaga 25 matk. 15 kluczy. 10. Strasznie, strasznie dużo. Zaczekajcie, bo tu mamy coś fajnego. To byśmy sobie te medale, raczej profity tu zmienili. Damy to. Szybkość to nie. Szybkość to trzeba by dać każdej jednostce. Szybko szczelność, o. Dobra, nie będziemy kupować profitów. Czekajcie, bo to kupujemy za co? Za amunicję? Okej. Okay. Sztabki i amunicję. O! Parcie, my możemy też ulepszać. Potrzebujesz co najmniej 3 sztuki tego elementa, by ulepszyć. A, to w ten sposób to działa. Czekajcie, bo to jest lepsze. Kurczę, nie zwróciłem uwagi nawet na to. Czekajcie, moment, bo to zmienia trochę postać rzeczy. Dobra, to zostaje tutaj tak jak jest. A celności nie mam. Mamy zdrowie i obrażenia. Dobra. Okej. Okay. Czyli możemy jeszcze ulepszać te profity. To w sumie fajna sprawa. Chyba zdobyć. Musimy zdobyć ten 10 poziom. Dobra, atakujemy na razie tych zwykłych przeciwników. A, te karty się sumują. No to można by obniżyć koszty produkcji tej karty. To nie byłby taki głupi pomysł.
Zwiększono limit jednostek plus 2. Super. Będziemy mogli 22 sztuki tych jednostek produkować. Więc co, ja może sobie wezmę tego. Odblokuję za 60 tysięcy inżyniera. Zobaczymy. Bo za 100 możemy to kupić. Dobra. Niech stracę. Ale oni też atakują. Zobaczymy, jak ten inżynier się sprawdza. Zamienię go za tego. A, bo tutaj możemy jeszcze dać profity. Dobra. Zwiększa celność. Dobra, przypisz to. Tam, to jest na drugim poziomie karta. Dobra. I teraz pytanie, jak będziemy... Aha, jak będziemy atakować, to sobie wybieram. Dobra. Czekajcie. A, zobaczymy. Atak. Mogę tu jednostkę, mogę to zmienić? Dobra. Zobaczymy inżyniera w akcji teraz. Mogę dwie jednostki stworzyć. Nice. Gdzie ten inżynier jest? Idzie tam, dobra. Skończyła mi się waluta. Jakiegoś ma zasięg, chyba taki nie za wielki. Ciężko się określić, czy ten inżynier jest fajny, czy nie. Problem jest tego typu, że daje nam... że ma mały zasięg chyba. Musi podchodzić dosyć blisko. Co prawda ma tam 600 punktów życia. 600 punktów życia, ale ma zasięg 14. Kurczę, strasznie mało. Niedobrze. O, ci są nieźli. Mamy zasięg 16. Możemy to... O, tutaj wbił sobie to... No, aha, 3 punkty. Dobra, weźmy to. Blokujmy. Tylko co ja mu tutaj dam? O, zmniejsza się o 17%. Weźmy to. Przypiszmy. A, czekajcie, bo nie mam nakrycia głowy jeszcze. Nakrycia głowy. Personalizuj. I tu mamy coś takiego jak celność plus 1%, szybkość przeładowania. Szybkość przeładowania. Dobra, cokolwiek tutaj. Musi być... Aha, fajnie jakby się... A, bo to już wszyscy się zmieniają. A, dobra. Zaraz zobaczymy, czy... Zresztą miejsce zbiórki, to wam powiem, że jest głupie. To trzeba wymienić.
spadochroniarze, gazu zawiązujący jest fajny. Troszeczkę ulepszyłem tego. On kosztował 250, tak? Ile teraz będzie kosztowała ta karta? 207, no. Zawsze coś. Zawsze coś. Czekajcie, bo tutaj przeciwnicy siedzą. Jaki shit. Chyba pieprzony miotacza. Aj. Aha, zajebiście. Bez szans. Zwróćcie, że przeciw ma tutaj masę oddziałów. Chyba przegrałem. A tego typka, ten miotacza, cholera, on jest dobry. Nie wiem, czy w ogóle sens walczyć. Już robi siekę ładnie tutaj w naszych szeregach. Miotacz płomieni jest bezwzględny, niestety. A tu widać, że przeciwnik miał wszystko poulepszane. I wieżyczki, i mury, i nawet właśnie mał tego typu od ataku ognistego. Także tam tego na razie nie będziemy tego typu atakować. Najlepszym pomysłem będzie, jak sobie weźmiemy to. Chyba. Tylko właśnie trzeba zwracać uwagę na te całe działko lotnicze, bo ono też nam trochę bruździ. Tutaj przeciwnik ma mizerię.
O, profit na drugim poziomie. Chyba to jest leczenie. Czekajcie. Czy, nie, to jest chyba życie, tak? Życie nam się zwiększy. 87, 204. Weźmy tutaj te profity. Tak, 24% zdrowia. Mamy teraz 87. Dziewięćdziesiąt trzy, super. Ten na 12 poziomie będzie odblokowany. Ranger też na 12, czyli dwie karty takie super. Dwie super karty będziemy mogli sobie odblokować. Ten na 16, na 20, 24, 30. Dostępne w ramach nagród PvP i pakietów kart. Aha. Dobra, jeszcze zrobimy jeden wypad. Czekajcie, gdzie? Kogo atakowałem wcześniej tego? Nie pamiętam. Zmniejsza koszty rozmieszczenia, to nie zwiększa limit jednostek o 8 na czas bitwy. O kurde. Fajne. Na 15 poziomie się odblokuje. A, to jest srebrne, widzicie? To na drugim poziomie i to też srebrne jest. I fajnie, że te karty można ulepszać. Kurczę, fajne, fajne. Trzy karty i możemy sobie zwiększyć. Problem jest tego typu, że nie mamy tych. Mamy trochę skrzyń. Ale nie możemy ich potwierać, niestety. Patrzcie, jaka armia idzie, ja pierdziu. O kurwa, gość ma tych. Roboty tutaj robią spadochroniarze, bo nam zwiększają limit wojska, nie? Także jak atakuje tam, nie wiem, 10 czy 20 jednostek, to jeszcze tam kilku spadochroniarzy nam pomaga. O, muszę zbierać amunicję. Jest 3 punkty do zasobów. 10 tysięcy. Dobra, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Szkoda, że tych skrzyń... O! Szkoda, że tych skrzyń nie możemy odblokować. Kurczę, jeszcze zr... Super! Zaraz na to do siebie przyjdzie, dobra? Mogę to zazoomować, tylko nie wiem, czy to warto. Skrzynia jednostek, skrzynia sztabowa, skrzynia zasobów. No idź tam, oni do kibarka. Tam jest ten nocniczek. Ach. Dobra, mam 409 wrogów pokonać, więc powiem wam, że chyba nawet nie muszę się tutaj wiele wysilać, bo... Co, te mury musimy bardziej przesunąć do przodu, dlatego że zasięg tych wieżyczek jest zdecydowanie większy. A jak tutaj wróg podejdzie, no to ma zasięg do wieżyczki trochę bliżej. Trzeba to poprzesuwać.
Ale ładnie hukło, ale ładnie hukło. Niepotrzebnie to było. No to banał. Bo się nawet do mojej bazy nie doszli. Dobra, to byłoby na tyle. Kończymy materiał. Gra się naprawdę przyjemnie. To sobie poprzestawiamy w następnym odcinku. No i co, będziemy grać dalej. Mamy 21 sztuk dynamitu. Także to sobie ewentualnie możemy wszystko zniszczyć. O, 25 to kosztuje aż. Dobra, trzymajcie się, bananowe życie, piona.